Opera Wrocławska zaprasza na muzyczny kryminał Toska, który mimo że swoją pierwszą premierę miał grubo ponad 100 lat temu, wciąż porusza tematy aktualne, a czasem wręcz elektryzujące opinię publiczną. Jest ponadczasowy. Ja stoję jako Brytyjczyk, bo ja mam to raczej dość jasno w głowie ułożone, że chcę być w świeckim państwie, a światy, sprawy religijno-światopoglądowe są prywatnymi rzeczami. Natomiast to jest centralnym punktem debaty. A druga rzecz to jest przemoc seksualna, wykorzystywanie kobiet, wykorzystywanie seksu jako formy szantażu dla osiągnięcia jakichś tam celów. No to też to jest wszędzie. Po Me Too, po Harvey Weinstein, po tym wszystkim, czego się dowiedzieliśmy o przemocy seksualnej. Więc wydaje mi się, że trudno sobie wyobrazić osobę świadomą tego, co się dzieje w dzisiejszym świecie, dla której Toska nie będzie po prostu naturalnym punktem odniesienia. Opera odgrywana będzie także w Dublinie. Pod koniec tego sezonu w lipcu przyszłego roku do Dublina, żeby tam ją mogła też obejrzeć irlandzka publiczność. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że to przedstawienie, ta produkcja ma swoją rangę, ma swoją klasę. Jest to klasa światowa i mam nadzieję, że to nie jest pierwszy kontrakt, który podpisujemy. Powrót publiczności dla opery jest długo wyczekiwaną normalnością. Jak streamowaliśmy na żywo dla Państwa koncerty i spektakle, to po zakończonym spektaklu zapadała taka cisza, w której artyści patrzyli, gratulowali sobie nawzajem i sami sobie byli brawo. Te brawa są nam naprawdę potrzebne. My to robimy wszystko dla publiczności i ten kontakt nie przez szklany ekran, tylko taki bezpośredni, nawet w trakcie spektaklu, kiedy publiczność okazuje swoją radość, tak, przeżywa z nami smutki i tak dalej, to naprawdę czuć i słychać. Tak? My naprawdę reagujemy na to, w jaki sposób reaguje publiczność. To jest dla nas jak woda do życia. Spektakle premierowe Toski odbędą się 27 i 28 sierpnia. Bilety do nabycia w kasie Opery Wrocławskiej lub na stronie internetowej. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.